Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania na październik. Podzielcie sobie październik na cztery części. To czytanie nie ma specjalnej agendy. Każdą z części wyjmę dla Was karty i odczytam, ale zaczynamy od przesłań. Przesłanie dla Was, kochane moje lwy, mówi o tym, że ważna dla Was relacja, połączenie, w które będziecie mieli w swoim życiu w październiku, może nie być oparte na... Ojej, prawdziwych, no naprawdę, krótko mówiąc, bo to mamy trochę taką sytuację z gatunku, że jedna strona bardzo czegoś pragnie, druga nie do końca, tak to nazwę, natomiast z jakiegoś powodu jest w tym połączeniu, nie wycofuje się, tak? Tutaj jeśli chodzi o miłość, to w ogóle tak naprawdę jest to ostrzeżenie. Żebyś zwróciła, nie wiem, użyłam rodzaju żeńskiego, żebyś zwrócił uwagę, drogi lwie, na szczere intencje osób, którą jesteś zainteresowany romantycznie w październiku po prostu. Czy to jest serio, czy to są jakieś jaja, jak to się mówi. Dobra, no to słuchajcie, sprawdźcie sobie oczywiście ascendent, takie przesłanie się dla Was pokazało. Dosyć interesujące. Może jest ktoś trzeci w tej relacji, kto wprowadza pewnego rodzaju chaos bądź zamieszanie, bo teraz zobaczyłam, że to jest karta numer 3. Zobaczymy. I mamy cesarzową. I ten człowiek próbuje jej dogodzić ewidentnie. Natomiast wyraz jej twarzy jest... jakby to powiedzieć... Nie wiem, czy ona to docenia. Cztery buławy. Osiem buław, siedem kielichów. Ktoś marzy tu o fajnej, szczerej, otwartej relacji, o miłości całym sercem, natomiast może czuć w październiku, że ta druga strona tego nie odwzajemnia w taki sam sposób. To jest jakby moje pierwsze spostrzeżenie. Drugie jest takie, że już w ogóle na niwie takiej domowej, zawodowej, finansowej macie wiele możliwości do tego, żeby stworzyć, zbudować miejsce, w którym jesteście, żyjecie, pracujecie, zgodne z tym, czego pragniecie. W ósemce buław działamy w zgodzie z tym, czego pragniemy, pamiętajmy. I to jest naszą siłą i to potęguje nasze działania, więc na to bym też zwróciła uwagę. Tu mamy też jakby tak naprawdę, jeśli będziesz inwestował jakieś środki, inwestował jakieś pieniądze, tak to określę, jakby to ująć, zabierał się za to, żeby coś zmienić na niwie zawodowo-pracowej w październiku w swoim życiu, to dokładnie przeanalizuj, dokładnie sprawdź te możliwości, które pojawiają się na Twojej drodze. Ważne jest, żeby nie myśleć życzeniowo i wiedzieć, czego chcemy i czego nie chcemy. I to samo może dotyczyć tych kwestii miłosnych, o których mówiłam, że być może zdasz sobie sprawę, drogi lwie, że jest jakieś połączenie w Twoim życiu, którego już po prostu nie do końca chcesz, nie do końca pragniesz, dlatego że będziesz czuł, że może ktoś nie traktuje cię serio. Och, zobaczmy dalej. Nowe możliwości rozwoju zawodowego się pokazują w drugiej części. Tak, bym powiedziała tutaj uzdrawiające w tobie coś lub naprawiające w coś w twoim życiu zawodowym, co zawsze uznawałeś, że jest twoją słabą stroną lub brakuje ci. Tu możliwość jest moim zdaniem rozwoju takiego pomyślnego aspektu. Chodzi o sytuację, w której lew jest całkowicie świadomy swoich słabych i mocnych stron. I w drugiej części października pokazuje się możliwość pracy i rozwoju właśnie mocnych stron, słabych stron tej sytuacji. Tak? Twoich jakichś osobistych na przykład. Niwelowanie ich, pracy nad sobą, szkolenia, kursy. Wypatrzysz sobie jakieś możliwości też. I to się pokazuje jako ważne. To dla Ciebie jest bardzo fajne, jeśli chodzi o Twoje osobiste odczucia odnośnie tej konkretnej sprawy, dlatego że to powoduje, że Ty czujesz się lepiej, pewniej być może, więcej wiesz, tak? Masz generalnie rzecz biorąc ułożone jakieś informacje też. No więc zobaczmy dalej.
Karta Sprawiedliwość, 4 monety, 9 monet. Karta mocy, oto i ty. Tutaj zwracam uwagę, że tak, jakby te dwie karty pokazały się obok siebie, natomiast wydaje mi się, że to, co jest ci oferowane w październiku, nie jest odpowiedzią na to, po pierwsze, czego pragniesz, po drugie, wiesz, że stać cię na więcej. Tutaj ktoś też, moim zdaniem, zwróćcie uwagę na tę kartę tutaj. Dziewiątka monet, ale ta osoba, ten człowiek, dziewiątą monetę chowa gdzieś, kisi pod stołem, kitra, nie wiadomo, do torby chce to schować, więc zwróć uwagę. Uważam, bo jest karta również Sprawiedliwość w trzeciej części października na równomierne, sprawiedliwe przepływy na poziomie finansowym. Czy oby podział jest zgodnie z ustaleniami, czy oby wszyscy wywiązują się z obietnic, albo przynajmniej z tego, co zostało ustalone. Czy jest podział równy, taki jak miał być, krótko mówiąc, tak? Czy ktoś nie za bardzo trzyma coś przy sobie z kolei? No, mamy kartę mocy, co jak w moim odczuciu oznacza, że dojdziesz do tego, jak z tą sytuacją sobie poradzić, czy jak nakłonić tę osobę lub te osoby do tego, żeby właśnie były bardziej obiektywne, były bardziej fair, były bardziej w porządku. Rycerz Buław. Tutaj, aha, jeszcze powiem, w trzeciej części to dla lwów, które będą chciały uzyskać podwyżkę. Musisz się zastanowić, jak porozmawiać ze swoim szefem, z przełożonym odnośnie właśnie kwestii wzrostu twojego wynagrodzenia. Jakich argumentów użyć, żeby tego człowieka nakłonił, żeby z tobą kooperował, współpracował, żeby jakby zrozumiał twoją motywację też. W czwartym tygodniu mamy rycerza buław, czy też w czwartej części mamy rycerza buław, mamy pięć buław, mamy dwie buławy, mamy wieżę. Zobaczcie, co jest po wieży. Karta papież. Widzicie tego papieża? To jest moim zdaniem właśnie osoba trochę znudzona, on nie jest zaangażowany do końca w to, co tutaj się dzieje. On jest, absolutnie, od niego dużo zależy, natomiast możesz zdać sobie sprawę, że tak naprawdę, i tutaj wracam do tej karty, że zaangażowanie po obu stronach konkretnej sytuacji, w której się znajdziesz w październiku, nie było na tym samym poziomie. I to jest ta wieża. Bo za dużo zależało od tej sytuacji, za dużo zależało, jeśli chodzi o twoje życie, tak? Za dużo zależy od tej osoby, natomiast ona się wydaje być trochę nieobecna przy tobie, nieskoncentrowana na sprawie, nieskoncentrowana na twoich potrzebach, na przykład jeśli chodzi o kwestie romantyczne, to się tutaj pokazało. Pokazała się również jakaś podróż. Rycerz Buław jest często taki, powiedziałabym, szybki, zmieniający miejsca pobytu, podróżujący właśnie, łaknący przygód różnego rodzaju i wokół tego tak naprawdę tutaj karty sugerują, żeby się na pewno zastanowić, czy to jest ten moment, żeby tak dziarsko jakby działać w tym zakresie. Czy to nie wzbudzi niepotrzebnych emocji w kimś lub nie doprowadzi do jakiegoś niepotrzebnego chaosu, zamieszania, konfliktu. To też ty sam, jeśli zechcesz działać z odwagą w jakimś określonym kierunku, to miej świadomość, że to w twoim otoczeniu wzbudzi pewnego rodzaju chaos. Jeśli bierzesz udział w jakimś konkursie, bierzesz udział w jakimś konkursie ofert być może, tudzież jest innego rodzaju konkurencja, tak to nazwijmy, to możesz dojść do wniosku, że tak naprawdę pewne rzeczy dzieją się z formalnego punktu widzenia mają się zadziać, ale wynik nie jest, że nie, że wynik jest przesądzony, ale jakby, że ta osoba, która tutaj wydaje się być znudzona, jakby ma już założoną odpowiedź, z góry wie, jak się ta sytuacja rozstrzygnie, że ciężko będzie ją nakłonić do współpracy. Tak, ona cię przyjmie, ona cię wysłucha, ona z tobą porozmawia, ona teoretycznie będzie w twoim, że tak powiem, otoczeniu, tak, spędzi z tobą czas, poświęci ci swój czas, natomiast koniec końców, żeby się nie okazało, że wynik tej sprawy i tak już jest dawno rozstrzygnięty, założony wcześniej,
Co na spodzie? 6 kielichów. 6 monet. I chyba to by było clue jakby tego wszystkiego, co tutaj jakby się nam zadziało w październiku. Żebyś czuł, że jest sprawiedliwie, żebyś czuł, że jest równowaga, żebyś czuł, że sprawy dzieją się w sposób tobie, dla ciebie korzystny. Tak bym to określiła, że nikt za dużo od ciebie nie bierze i nie zostawia ci tylko okruchów, jak to się mówi. Tak? Że dostajesz to, co się tobie należy. Tak o tym myślę ja. Tutaj jakby, no bardzo ciekawy jest ten ostatni wiersz, gdzie ty działasz i naprawdę chcesz coś zmienić, chcesz zmienić sprawy, chcesz ruszyć do przodu, jesteś w to bardzo zaangażowany, nie brakuje ci odwagi, siły i tak dalej. Natomiast jakby w to jest zaangażowana z kolei druga strona sytuacji, która jest trochę znudzona albo nieobecna, gdzie indziej w ogóle myślami jest ta osoba i tak naprawdę rzeczy się dzieją, bo mają się zadziać, są zaplanowane, ale nie chcę powiedzieć, że wynik jest przesądzony, no troszkę tak, bo wydaje mi się, że ten człowiek tak naprawdę nie słucha tego, co jest mu referowane tutaj, prawda? On jest zupełnie gdzie indziej i to jest ta wieża. To jest też ktoś, kto nie lubi nudy. To jest też interesujące. Więc jeśli chcesz coś wygrać, jeśli stajesz w jakieś konkury, to ważne jest, drogi lwie, żebyś pokazał się jako nie tyle reformator, co jako ktoś, kto naprawdę przykuwa uwagę i jest bardzo interesujący i ciężko oderwać od tej osoby wzrok i przestać jej słuchać i tak dalej. Ona ma absolutnie wiele do zaoferowania, bo tu możesz mieć do czynienia z osobą, która już wiele widziała, wiele słyszała i jakby trochę chce odejść od jakiegoś sztampowego postrzegania sprawy. Oczekuje, powiedziałabym, tych ciarek na pleców, tak? Że ktoś mu te emocje dostarczy. Dobra, dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.